10 lipca 2015 roku. Bieżąca transmisja online z Senatu. Sądny dzień. Żydoreżim zamierza przepychać miasto Wałbrzych wchodzi w skład powiatu ziemskiego wałbrzyskiego. 628 dobić do tego 628 w Senacie bubli prawnych, bo tyle Sejm uchwalił. Zobaczymy, czyli tu jeszcze głosowania nie widzimy. Zapowiedziane jest na godzinę 15. Zobaczymy, co robi Sejm w tym czasie. Tu biegunka legislacyjna przodkuje. O, widzimy lobbystkę przemysłu aborcyjnego. Ja apeluję do kontrwywiadu Polski, żeby naprawdę to jest absolutna polska najwyższa racja stanu, monitorowanie tych antypolskich działań, bo 628 ustaw, proszę Państwa, w jednej kadencji tego parlamentu, Sejmu i Senatu, to jest niechlubny rekord świata i niczego nie da, niczym, absolutnie niczym nie da się tego usprawiedliwić. Hańba tych ludzi sięga zenitu. Bo nie po to Polacy, te partie na tych ludzi głosowali, jest obraz nędzy i rozpaczy. PO 207, SLD 27, PSL 28, 40, ruch, jakiś ruch i 157 PiS. I to jest hańba tych ludzi, że dopuścili do takiej sytuacji. 628 ustaw w jednej kadencji. To też troszkę takie, powiedzmy sobie, napastliwe w związku z tym odpowiedź. Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Wiatko, ten pan senator Jan Maria Jackowski. To znaczy, ja muszę powiedzieć, że jestem nieusatysfakcjonowany tą odpowiedzią. Czyli tu widzimy, że próbują przeciągnąć na czas. Już wiele razy obserwowaliśmy to samo, czyli ciągną na czas, ale to działania PiSu przypominają raczej ruchy tonącego w wodzie. I jest to jakaś... No, to wzywamy senatora Jackowskiego do wypowiedzi na temat grupy izraelskiej, w której składzie jest numerem 13. Panie marszałku, panie senatorze, bo skoro pan stwierdził, że były 628 bubli prawnych, nie dzieje się to bez zlecenia. Czyje to jest zlecenie? Chcemy wiedzieć, skąd przychodzą te ustawy. Skąd przychodzą te... Kto zadaniuje tych ludzi na wiejskiej? Się to tak profesjonalnie nazywa. Bo takich kłótni i w telewizji publicznej, i w różnych innych żydoreżimowych telewizjach, i tu na sali plenarnej widzieliśmy dosyć. Tylko Państwu pokażę, jak to jest straszne. Już to pokazywałam kilka razy, ale może są osoby, które będą ten film oglądać, a nie oglądały moich poprzednich filmów, więc w 2011 ten parlament, Sejm i Senat, Senat według JOW, a Sejm został wybrany według przymiotnikowych wyborów tajnych, powszechnych, bezpośrednich i tak dalej, i przy urnie. I przed chwilą widzieliście Państwo na tym cieście tak zwanym, jak to jest partyjne. To są partyjny Sejm,
uchwalił, od razu przystąpił w 2011 do jakiegoś szaleństwa, do 2015. Bo zaczął pod koniec roku, bo to 4 lata temu wybory były na jesień, czyli zaledwie uchwalił 5, tyle zdążył, ale w 2012 już 134 w jednym roku, w 2013 kolejny rekord, 167 w jednym roku, w 2014 186, czyli widzicie Państwo, jak to przyrastało, a w 2015 jeszcze mamy pół roku zaledwie, bo przecież za chwilę dopiero wakacje są i oni już zdążyli 136 ustaw przepchnąć. Razem to jest 628. Dzisiaj na pewno głosowali kolejne. W jednej sesji, czyli 628 do dziś, bo po weekendzie zobaczycie Państwo, że pojawi się po niedzieli, przyjdą te Szabas Goje do pracy i tu będą musiały zmienić kolejną liczbę wstawić, bo na tych dzisiejszych obradach obawiam się, że uchwalali dalej, czyli ponad 628 będzie. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Panie dyrektorze, mam pytanie. I tyle tych komisji tu się. Tyle tu się tych komisji odbywało. To działalność ratownicza nadal była prowadzona. O, się dowiadujemy, że Żydzi z tego ruchu popierali JOW, no to nie jest żadne zaskoczenie, bo to jest żydowski pomysł, żeby zabetonować już całkowicie scenę polityczną. Ale ile tych komisji było, znowu się konferencje prasowe sypią, bo w gorączce przedwyborczej się rzucają ci ludzie. No straszne po prostu, to jest straszne. Powróćmy do Senatu, bo tu będą te głosowania za chwilę. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, kiedy ta zmiana została wprowadzona i czy nie można było... zmiana administracyjna, kiedy została przeprowadzona i czy nie można było wcześniej przeprowadzić? Dziękuję bardzo i pan senator Bogdan Pęk. Panie dyrektorze, przy okazji, ponieważ wybory się zbliżają, a znamy zaburzenia w poprzednich... Proponuję Państwu się zastanowić nad tym. To jest moja konkluzja co do uzdrowienia Senatu. Interrex, jego eminencja prymas Polak, Wojciech Polak powinien zostać, bo tak uważam, marszałkiem Senatu. Jako drzewiej było, bo tak było kiedyś i Polska była najsilniejszym państwem w Europie, tyle, że zgodnie ze swoimi ustawowymi, kiedy tak było. Państwowa Komisja Wyborcza powiadomiła Sejm. Polecam Państwu neon24.pl. Umieszczam tutaj różne multimedialne posty. Inne osoby, bardzo to są ciekawe. Forum dla Polaków. Bardzo ciekawe osoby tu piszą. Warto. To najpopularniejsze. Panie marszałku, Wysoka Izbo. Oczywiście polecam pana Dariusza Kosiura, wiecie Państwo, kandydat na prezydenta. Były kandydat w 2005, jeśli się nie mylę, w 2005 pan Dariusz Kosiur kandydował na prezydenta Polski. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania do pana rektora? Nie widzę. Bardzo proszę pani. Warto o tym wiedzieć, że taka osoba kandydowała, a jeśli państwo nie znacie pana Dariusza Kosiura w ogóle medialnie, to znaczy, że nie dotarły żadne informacje 10 lat temu, bo wybory prezydenckie są co 5 lat do państwa, mimo że śledzicie media. Dariusz Kosiur. To jest kwestia przepisania jednego wiersza w kodzie programów, które służą do... I jaka byłaby Polska, gdyby takie osoby, taka osoba została prezydentem Polski 10 lat temu? Myślę, że lepsza, dużo lepsza nasza sytuacja w Polsce by była. Zostanie przeprowadzone.
bo atakuje nas nie Rosja, proszę Państwa, tylko atakuje nas cywilizacja talmudyczna. I trzeba to wreszcie głośno mówić w Polsce. Przechodzimy do bloku głosowań. Pedofilosemici. Pedofilosemici dorwali się do władzy i zmieniają, chcą na przykład w kodeksie karnym obniżyć o 2 lata wiek inicjacji seksualnej dla dzieci, bezkarność tych pedofilosemitów w ten sposób zabezpieczyć i zdemoralizować zarówno dzieci, jak i dorosłych, bo w tej chwili kodeks karny penalizuje wszelkie działania seksualne z osobą poniżej 15 roku życia. Jest to zagrożone karą pozbawienia wolności do 5, a w przypadku kazirodztwa do 10 lat. Panie ministrze, panie i panowie senatorowie, i komisja na posiedzeniu 9. Na przykład te ruchy, które przedtem pokazywałam w Sejmie, do mikrofonu się dorywają, oni mogą mówić, oni mają dostęp do mediów, brylują w czasach najwyższej oglądalności w mediach i oni chcą polskie dzieci tak zdemoralizować, że między innymi właśnie takie propozycje, powinno być karane w ogóle takie propozycje. Zmiany kodeksu karnego w tym artykule, obniżenie wieku ofiary molestowania seksualnego i czynności seksualnej. Wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. W tej chwili jest 15 lat i oby tak zostało, bo po prostu to jest i tak 15-letnie dziecko, to jest i tak bardzo młoda osoba. Pan senator Andrzej Matusiewicz, Robert Dochan, senator Tadeusz Kopeć, Stanisław. Nowy komunizm typu gender też nie dociera do wielu Polaków, że jesteśmy atakowani przez nowy marksizm. New World Order, nowy marksizm, kulturowy tym razem, już nie klasowy, tylko kulturowy, w skrócie gender. Jest to ideologia totalitarna, z którą w Polsce mieliśmy do czynienia przez 50 lat, to 1945 do ponad 89, to jest 54 lata, a teraz natychmiast po transformacji atakuje nas ideologia i jest wprowadzana na wielu uniwersytetach w Polsce, już wykłada się, katedry są, tak jak kiedyś marksizm, tak teraz genderyzm się wykłada, a to jest nowy marksizm. Spraw zdrowia przedstawiła sprawozdanie, w którym są 3 wnioski. 2 skrajne, jeden o rzucenie bez ustawy. Że widzimy, że Senat poprawy jest spóźniony, przełożyli z 10 na 15 to głosowanie. Jest rzeczą wiadomą, że te 70 bodajże jeden poprawek nie było rozpatrywanych, ocenianych na komisji. I pytanie moje jest, czy jesteśmy w stanie. Ale to nie ma być pytanie, tylko wniosek, panie senatorze. Tak, wniosek o to, żeby w przypadku. Ja na razie wyłączę kamerę. Jeśli te 2 wnioski pierwsze zostaną odrzucone, to co oni tutaj mówią, to do ponownego rozpatrzenia poprawek. Dziękuję bardzo. Nie warto nawet nagrywać. Nie, to nie jest wniosek formalny. Tak, Interek z marszałkiem Senatu. Jakżeby inaczej wtedy Senat wyglądał i to ustawodawstwo by wyglądało, gdyby Interek, jego eminencja, prymas Wojciech Polak został marszałkiem. Był przez te 4 lata marszałkiem Sejmu, a teraz będą wybory, więc jest szansa. Kandyduje do Senatu w tych wyborach, które zostaną ogłoszone z okręgu 7 według JOW,
które wprowadził z tragicznym dla Polski skutkiem kodeks wyborczy z 2011 roku. Panie marszałku, mam wątpliwość, jedna kadencja. Formalną przerwę w trakcie rozpoczętych głosowań jest w ogóle możliwa. Wystarczyła, żeby zniszczyć i tak już nadwyrężoną legislację w Polsce. Taki wniosek jest możliwy. A Polska jest krajem kontynentalnym i rządzi się prawem stanowionym, a więc jakość z tego stanowionego prawa ma kardynalne znaczenie. Kardynalne, proszę Państwa. I te skutki tego, jeżeli tu nie nastąpi zmiana na fotelu marszałka Senatu i kolejny Sejm i Senat po zarządzeniu głosowania, wnioski formalne mogą się ograniczać wyłącznie do spraw związanych z głosowaniem. W związku z tym wniosek o przerwę jest bezzasadny, natomiast co do innego głosowania, to oczywiście... Mają dużo do... W każdym razie nowy skład, gdyby doszło do zupełnej zmiany składu Sejmu i Senatu, będzie miał co porządkować. Tęgiej głowy tu potrzeba.